najważniejsze jest teraz dla gejów, dla lesbijek, ale myślę, że to jest potrzebne dla wszystkich znowu, pracować nad swoją osobowością. Bo zauważyłem, patrząc po przyjaciołach, że im człowiek jest silniejszy wewnętrznie, tym jest bardziej otwarty, tym bardziej akceptuje inność innych, ale też gdy sam jest inny, ma z tym mniejszy problem, ma w sobie większą odwagę. Więc powinniśmy pracować nad sobą, żeby nie być tchórzami. Największym wrogiem gejów i lesbijek są tchórze, bo to tchórze stanowią zagrożenie. Tchórz jest największym wrogiem. Wszystko jedno, czy to jest tchórz w geju, który powoduje, że on się boi przyznać, czy to jest tchórz w heteroseksualiście, który boi się inności.